Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Organizacja Ochrony Osób. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Jeśli w trakcie wykonywania ochrony osób spotkasz się z zagrożeniem zdrowia lub życia ludzkiego, masz obowiązek udzielania pierwszej pomocy. W tej części szkolenia dowiesz się, jak udzielić pomocy w przypadku ran postrzałowych, jednocześnie pozostając bezpiecznym. Aby wezwać pogotowie ratunkowe, zadzwoń pod numer 112, europejski numer alarmowy 999, pogotowie ratunkowe. Wzywając pomocy, zostaniesz zapytany o takie informacje jak: co jest powodem wezwania, jakie są objawy, czy osoba jest przytomna, gdzie miało miejsce zdarzenie, nazwa ulicy i numer domu, charakterystyczny punkt. Kto potrzebuje pomocy, mężczyzna czy kobieta, w jakim wieku może być osoba? Twoje dane personalne, imię, nazwisko, numer telefonu. Nigdy nie rozłączaj się pierwszy. Postępowanie w przypadku ran postrzałowych głowy. Zadbaj o bezpieczeństwo własne. Sprawdź świadomość poszkodowanego. Udrożnij drogi oddechowe. Sprawdź oddech. Wezwij pogotowie ratunkowe. Opatrz ranę. Opatrunek wchłaniający. Jeżeli poszkodowany jest przytomny, co 2 minuty sprawdzaj podstawowe parametry życiowe. Każdy poszkodowany powinien zostać zbadany przez lekarza. Postępowanie w przypadku ran postrzałowych klatki piersiowej. Wykonaj wstępne czynności: bezpieczeństwo, sprawdzenie świadomości, drożności dróg oddechowych i oddechu. Załóż szczelny opatrunek na ranę wylotową, jałową gazę, folię. Załóż opatrunek wentylowany na ranę wlotową, jałową gazę, folię. Oklej plastrem opatrunek na ranie wlotowej z 3 stron, zostawiając 1 wolny koniec. Umożliwi to wydostanie się powietrza z przestrzeni międzyopłucnowej podczas fazy wdechu, a zapobiegnie przedostaniu się powietrza z zewnątrz do środka klatki piersiowej podczas fazy wydechu. Jeżeli poszkodowany oddycha, ułóż go na boku urazowym. Takie ułożenie pozwoli na nieuciskanie płuca nieurazowego. Postępowanie w przypadku ran postrzałowych jamy brzusznej. Wykonaj wstępne czynności: bezpieczeństwo, sprawdzenie świadomości, drożności dróg oddechowych i oddechu. Załóż jałowy opatrunek na ranę. Ułóż poszkodowanego w pozycji półsiedzącej z nogami zgiętymi w kolanach. Jeżeli doszło do wytrzewienia jelita, na ranę załóż jałową wilgotną gazę, obłóż folią. Załóż opatrunek podtrzymujący, nie wpychaj wytrzewionych części do środka. Wezwij pogotowie ratunkowe. Zadbaj o komfort psychiczny i termiczny poszkodowanego. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.